Siema, tutaj Spartiatyx, a dzisiaj gram sobie Xenem na Urfie. I zanim wszystko się zacznie, brązowe przyszły na live'a i to prawdziwe, także pozdrawiam prowadzącego. I każdy, kto mówi wiadomo co na niego, ma ze mną od dzisiaj kosę i po prostu wjazd na chatę, tak? Ale nie jak Jack Gadowski, tylko proszę, prowadzący to jednak dobry ziomek. Twoje syrówko, przyjacielu. Dobra, a tak przy okazji, zostawcie ocenę pod tym filmem, zostawcie suba na kanale i gramy sobie. Urfa, wstawiam wam codziennie na ten, nie przeczytam panowie, jest 1000 osób na live'ie, także nie przeczytam. To jest nowy ping, tak w ogóle, dodali na Urfie, na PBE, sorry. Kurde, taka podnietka, że ciężko mi zebrać myśli. No ale wiecie, no, nie codziennie przychodzi tutaj taki, no to także mówię, no. Przyszły brązowe na live'a, to teraz blołek przyjdzie i jestem spełniony. Harakiri można wypieprzyć. Także będzie najsik. Także ładnie. No. Także ładna sprawa. Dobra, czekajcie, wezmę sobie chyba E i będę próbował napieprzać tą Lux na pałę. To mi się wydaje, że. Bo ciężko będzie cokolwiek zrobić. Brązowy przyszły nagrać odcinek. Czekajcie, no nic nie zrobię za bardzo. Muszę czekać, aż wbiję drugi level. W drugim już będę miał Q, więc powinno być całkiem spoko. Polecę sobie pierwszego na shortufa, żeby jak najczęściej walić Q i będzie jazda. Ja pierdzielę. Co tu się na tym live odpieprzyło, naprawdę. O kurde, nie bij tak. Dobra, jechanka. Weź wypieprzaj, typie. Dobra, cofam. To uczucie, gdy mogłeś przejść obok montażysty i prowadzącego. Od dzisiaj też będzie mnie cały czas gnębić to uczucie. To uczucie, że codziennie mogłem przejść obok prowadzącego. Obok montażysty. Wyobrażacie sobie spotkać tego psa, który chla? Codziennie mogłem go spotkać. Kumacie to? Patrzę, a tu montażysta jako ten sąsiad. O kurde. Ej, Lux, spieprzaj, spieprzona na tym Urfie. Czekajcie, spróbuję to jakoś ograć. Tylko, kurde, ciężko. Muszę level sobie nabić. Ona ma trzeci level, to już gówno wyjdzie. Fajna postać ta Lux, słyszałem. Ja idę do dżungli. No nie mam co zrobić, idę do dżungli po prostu. Kurde, chciałem się napić yerby, zapomniałem, że już jej nie mam. Witam wszystkich na live, tak w ogóle 1000 osób się zebrało. Także zapraszam na live ludzi z YouTube'a, którzy nie przychodzą jeszcze. O kurde, spieprzam stąd. Nie wiem, Ketsi, bo nie gram w ogóle tych. Nie gram w ogóle rankedów. Jak ten kanał chyba nabrał takiego rozpędu jak kanał Blowka, jak miał 13 lat i zaczął grać na YouTube'a, czyli jakieś 2 lata temu. Ej, what? Nie, dobra, spieprzam do dżungli, nic nie mogę robić. Najlepszy flash. Oczywiście Blowek, to są żarciki tylko. No, on mi to oddaje. O, ty, thanks, man. Idę to oddać Lux. Nie zabiję jej. No kurde, nie zabiję jej. Witam wszystkich na live. Jeżeli ktoś jeszcze nie dał suba, to zachęcam. Naprawdę warto. W sensie, tak mi się wydaje. No skoro brązowe tu były, no to chyba warto, panowie. A i zostawcie lajka pod tym live'em. Bardzo się przyda to, bo to jest, no, dobra rzecz. Ja nie żyję już. Niestety. Czy ja mogę ograć jakoś? Dobry jest Uksinek! O kurdi!
Te pytania na czacie do brązowych. Panowie. Zniszczony system. Znaczy ja oczywiście sobie zdaję, że jest 900 osób, bo jest URF, który jest niedostępny dla wszystkich ludzi poza kilkoma wybrańcami. Ale i tak się cieszę, no. Bo bez URF-a mieliśmy 500 osób, także w sumie bardzo dużo ludzi ostatnio przychodzi na live, z czego się oczywiście bardzo cieszę. Kurde! Dobra, spoko wyszło. Dziękuję za donate'a, Messer, nie puszczę teraz, bo nagrywam. Messer Aziz dał na goli brodę trzeciego. 00zeu.https://www.montażysta.to/kozak/prowadzący/to/kozak Andrzej to kozak. Brący to tak naprawdę obsrane złoto XD kabarecik. Kabarecik dla ciebie, wielkie dzięki. Niech ktoś opowie kawał, bo prowadzący już nie umie nic wymyślić. Wasze zdrowie. O kurde, jechaneczka widzę. Ja mam pinga. O nie, ping znowu skacze. O rangę, czy chcesz łokieto na pysk? O kurde! Jak Ksinek jest tu bogiem. Panowie, napiszcie jakiś dobry kawalik, ja go przeczytam i będzie jechaneczka. Kawał, proszę bardzo, trzeźwy montażysta. Prowadzący to kumpel, żart. Nie no, panowie. O, Maciek PL, siemaneczko. Miło mi, że jesteś na live. Jest straszny spam, panowie, także nie widzę dużo osób, które jest codziennie na live, ale oczywiście witam wszystkich na live. Bardzo doceniam, że jesteście tutaj ze mną. O kurde, jaki Xin jest broken! Ej, to jest chyba najsilniejsza postać tutaj, jaka jest. No da się robić solo towera nie tylko na Urfie Xinem. Znaczy nie wiem, czy nadal się da, ale jeszcze jakiś czas temu, niedaleki nawet, dało się. Cofam. Wampiry boją się czosnku, a nerwarię szamponu. Ja pierdzielę, panowie. Kurde, zapomniałem, że tu się nie da wyszukiwać itemków. Liczba na sobie polecenia. Będzie ha spoko. Kurde. O kurde, jakie to jest silne tutaj. Hextecha lecę. Dziękuję za najta. Urson dał na goli brodę 3 złote, siemanko Sparta, masz tu pieniądz. Bardzo dziękuję, przyda mi się bardzo na wakacyjki. Wielkie dzięki za to. O kurde. Co może pizza nie potrafi murzyn wykarmić 4-osobową rodzinę. To znam, opowiadałem to kiedyś jak byłem na IEM-ie. To było piękne. What? A, Sonka mnie ubiła, dobra. Nie zauważyłem Sona, że w ogóle tu jest Hextech, ale co, będzie live stilek. Ja na wszystko, panowie, mówię, że jest najbardziej broken. I no, i potem mi to w komentarzach piszą, że o, ty czymkolwiek grasz, typie, to piszesz, że jesteś najbardziej broken. więc mówię tak, no, co zrobisz. No mówię, taki koniec, no nie da się tego zmienić. Bo te postacie wszystkie są broken po prostu. No to jest broken po prostu, kumacie to? To jest broken. Co robi Nerwaryn, kiedy idzie się umyć, zakręca wodę? Zły żart, bo początek żartu to już jest nieprawda. Co robi Nerwany, kiedy idzie się umyć? Przecież to już jest żart. Był żart, to też był żart, oczywiście żart. Żarciki takie, kumacie to. Ja pierdzielę.
ogóle bardzo mi się podoba, tak przy okazji mówię, podejście Nerwariana do tych żartów, bo sporo osób na przykład... brązowe. Co do tych żartów, bo sporo osób ma na przykład problemy, że sobie ten... Że sobie o nich żarty mówi tam większa ilość osób. A Nerwarianek pięknie do tego podchodzi, to jest... Można powiedzieć taki ten... Jak się powinno podchodzić do takich żartów? Taki wzór. Lekko, znaczy mocno mówiąc. Nerwary nie ma z tym problemu, że gadają takie rzeczy. Nawet co sam z tego jaja robi na swoich live'ach, więc... No mi się to podejście podoba. Nie wiem, czy są mocne te żarty, czy nie. Niektórzy piszą naprawdę mocne żarty, na przykład o tym Nerwarianie. A on ma to w dupie. To jest podejście idealne. Nie, no panowie, ale nie piszcie tych magicznych dwóch liter, bo to już jest słabizna. Zabiję ją na hita, jak myślicie? Czy zabiję na hita tą Sonę? O kurde, no to ładnie. No ty nic nie zadajesz, koleżko, niestety. On jest pod apeta? Nie, nie jest. O kurde, jak umarłem! Dobra. Ciuciul znowu sobie średnio radzi, ale nie wiem, myślałem się, że nie jest taki słaby tutaj. Właśnie, sporo osób na live. Panowie, ja zachęcam do zostawienia suba. Paweł Miotka, Paweł Stelmasiak, Kuba J, Marcin Marian, Makcio.pl. Dziękuję za suby, panowie. Dobra, wjechałbym sobie tam. Tomaszkę. A niestety nie dogonię. O kurde, co tu idzie? Tej Sony nie zabije, nie? Ona jest zbyt silna tutaj, wydaje mi się. Sonka jest bardziej... What? Chłopie, weź uważaj tam. Wczoraj dostałeś PBE? Chyba kupiłeś. PBE już nie rozdają. Uważaj z tym, ale nie no, nawet nie wiem, czy byście coś zrobili. Czy coś robią za pożyczanie kont PBE? Nawet nie wiem. O nie, to weszły właśnie brązowe, jeżeli jesteście jeszcze, to zobaczcie, to są te fake brązowe wbiły właśnie. Co mówiłem o nich wam. O kurde, Kledzik! Co ty jesteś, typie? Ej, Kledzik jest chyba... Czy Kledzik jest bardziej broken niż Xin? What the fuck? Spartowe myśli. Ej, no Xinek jest ładny, ale średnio działa. W sensie... Nie, źle powiedziałem. Co robi Nerwaren, kiedy wchodzi? To jakieś silvery, a nie brązowe. Co robi Nerwaren, kiedy wchodzi do wanny, budzi się z koszmaru? Ja pierdzielę. O kurde, nie no. Jak już się wpadnie tym Xinem, to działa. Tylko trzeba wpaść, kumacie? Jak już się wpadnie, no to działa. Tylko najtrudniej jest właśnie wpaść tym Xinem. Mogłem roa polecić, bym trochę był ten. Patrzę cały czas, ale też muszę się skupić na gierce, bo gram. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja gram szczurfa. Pierwszy turę w grze, nie drugi. Także patrzę, co się da robić tym. Umarłem. To fajny urfik. Haha. Ginso. To bym sobie polecił. To jest PBE, panowie. Nie wiem, w dupie mam to, czy ktoś sobie udostępnia konto na PBE, czy nie. I Riot, wydaje mi się, że też, bo co za różnica. Znaczy, handel kontem to byłby tylko problem, ale... Tak, to co, no, testujesz konto tak samo jak ktoś, kto dostał te konto, co za problem.
Kurde, klikam te przyciski na pałę na tej klawiaturce i to jakoś działa. Nie wiem jak, ale działa. Gościu, uważaj, proszę. Dobra, tyle z tego. Znaczy powiem tak, Xin ładnie tu działa, no niestety. Kurde, ten Braumik słaby tutaj jest, no ale Jinem aż tak źle mu poszło, trochę mnie to dziwi, że Jinem aż tak źle mu poszło, bo Jin nie jest tutaj aż taki słaby, no ale niestety. Trudno. Ale dam to na YouTube'a, bo wydaje mi się, że całkiem ciekawie. Tylko Xinem w tamtym roku, a nie, bo to było na, nie na PBR, to tego tak orałem. Dobra, tyle. Zostawcie suba i ocenę. Kabarecik dla was, panowie. Zapraszam na live.